Myślę, że to bardzo trudne święta. Na szczęście mamy dwa zwycięstwa. W fazie play-off nie ma znaczenia, ile punktów zdobyliśmy, tylko że wygraliśmy dwa mecze. Powiedziałeś, no bardzo trudny mecz i ciężko powiedzieć coś innego. Przegrywaliśmy 2-1 i 20-14. Zdawało się, że Warszawa za chwilę stąd wyjedzie z remisem i postawi nas jakby w trudnej sytuacji przed tym trzecim i czwartym ewentualnie czwartym meczem w Warszawie. No ale całe szczęście udało nam się wygrać i jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo widać, że nasza gra przez te dwa mecze nie była najlepsza i może w końcu złapiemy troszeczkę oddechu. Trzy dni coś tam potrenujemy i będziemy na lepszej drodze. Oba mecze były bardzo ciężkie, wymagające pod względem fizycznym, tym bardziej, że mamy ze sobą mecz w Perugii w czwartek wieczór. Także bardzo cieszymy się z dwóch zwycięstw, bo mieliśmy gdzieś tam kryzysy, popełnialiśmy proste błędy w dzisiejszym, wczorajszym meczu. Ta gra nasza się nie kleiła, dodatkowo gramy z bardzo, bardzo dobrym przeciwnikiem. Drużyna z Warszawy pokazała ogromną jakość w tych dwóch spotkaniach i z pewnością ta rywalizacja nie jest jeszcze zakończona. Oni się nie poddadzą i dalej będą grali dobrą siatkówkę. Także mam nadzieję, że te parę dni odpoczynku wykorzystamy na regenerację swoich ciał, organizmów i przystąpimy do kolejnego meczu w najwyższej możliwej formie. Pewnie na Twitterze znajdą się specjaliści od statystyki, którzy powiedzą, czy kiedyś któryś zespół przegrał prowadząc 2-0. We Włoszech chyba teraz była taka sytuacja. Verona przegrała z Lube, więc wszystko jest możliwe. Warszawa to bardzo silny zespół i na pewno ich nie zlekceważymy. Wręcz odwrotnie, będziemy jeszcze bardziej nastawieni na twardsze warunki. Ale no fakt jest faktem, prowadzimy 2-0 i na pewno jesteśmy w lepszej sytuacji niż oni.